Rzeczywiście innowacja, zmiana, kreatywność to słowa, których, których dzisiaj używamy bardzo często, które odmieniamy przez wszystkie możliwe przypadki. Natomiast pytanie, czy to, że innowacyjność i rozwój uznajemy za coś dobrego? Mamy Ministerstwo Rozwoju, mamy departament innowacji i rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uznajemy, że to jest coś oczywistego. No, Chciałem Państwu spróbować pokazać, że to wcale tak oczywiste nie jest. Chciałem spróbować się zastanowić, jaka jest relacja właśnie między tym, że uważamy innowacyjność i rozwój za coś pozytywnego, a pewnymi zmianami, które zaszły w czasie. Chciałem zaproponować trzy ujęcia. Pierwsze ujęcie właśnie związane z filozofią. Na koniec. Będzie o starożytności. Będzie ujęcie historyczne, bo spróbuję pokazać, kiedy tak naprawdę o tej innowacyjności zaczęliśmy myśleć. A na koniec przykłady, które pokażą, że do tego A czas czasami trzeba dodać jeszcze literkę N, bo niektóre innowacje mogą zaistnieć tylko i wyłącznie w odpowiednim momencie. Zacznijmy od tej pierwszej rzeczy, czyli tego ujęcia historycznego. Oczywiście o czasie bo to od niego chciałbym zacząć, pisano już starożytności. Heraklit e, podobno twierdził, tak naprawdę do końca nie wiemy, co on twierdził, bo tych tłumaczeń jego, e, jego sentencji jest całe mnóstwo. One wszystkie pochodzą, to jest moje ulubione, e, Heraklit dzieła wszystkie fragmenty, tak, tak się nazywa wydanie, e, tego co zostało po Heraklicie. No ale tak naprawdę, to pojęcie czasu, jeżeli się nad tym dobrze zastanowimy, oczywiście święty Augustyn, inni się nad tym zastanawiali, ale ono nie było aż tak istotne. To długiego, długi czas tak naprawdę, no właśnie, długi czas, ten czas, był czymś pomijanym, był czymś, co nie wywoływało tak naprawdę w ludziach jakiejś wielkiej ekscytacji. Ludzie żyli od schodu do zachodu słońca, chłop małorolny nie potrzebował zegarka, bo wiedział, że musi wstać, kiedy kogut zapieje, Czas był cykliczny, od świąt do świąt i w zasadzie to były jedyne rzeczy, które wyznaczały jakieś zmienności w ludzkim życiu. Czas bywał rytualny, właśnie powiązany z tymi świątami, a przede wszystkim czas był lokalny. Czas liczyliśmy tylko i wyłącznie w naszej miejscowości, w naszej wiosce, w naszym otoczeniu. Natomiast tak naprawdę o czasie, o tym wielkim T, zaczęliśmy myśleć dopiero, kiedy pojawił się Newton. Kiedy Newton zaczął tę swoją teorię, powiązano właśnie z wprowadzeniem do fizyki jako takiej czasu, e, zaczął kształtować, ale, jak twierdzą znowu badacze, tak naprawdę dopiero wiek XIX był tym momentem, kiedy człowiek zachodu, bo e, to, że my Uznajemy, że czas istnieje że on rzeczywiście jest podzielony na jakieś mniejsze fragmenty, sekundy, minuty, godziny. Jest tak naprawdę wymysłem, pewnym konstruktem właśnie zachodu. Jeżeli Państwo kiedyś czekaliście na autobus w jakimś kraju południa i na pytanie, kiedy przyjedzie, no wtedy, kiedy będzie, co było dla wszystkich oczywiste, to wiecie o czym mówi. Natomiast rzeczywiście ten XIX wiek zaczął wprowadzać zmiany zaczął wprowadzać czas, który rzeczywiście zaczęliśmy odmierzać w sposób mechaniczny. Zaczął wprowadzać czas, e, który był podzielony na pewne e, określone e, segmenty. Nie wiem, czy Państwo się zastanawialiście, jaki czas i kto decyduje o tym, która jest godzina. Hmm? To decyduje o tym, która jest godzina? Premier Morawiecki. No tak, dekretem o zmianie czasu z letniego na zimowy. Przecież to jest coś co określa nam państwo. Czasu nie liczymy względem wschodu słońca, bo ono przecież w Polsce wstaje o różnych godzinach, tylko wymyśliliśmy sobie pod koniec dopiero XIX wieku, a w niektórych państwach dopiero w początkach XX, we Francji podobno tak długo się ociągali z prowadzeniem tego jednego czasu na terenie całego kraju, bo nie chcieli, żeby to przez Greenwich. Liczyć, więc znaleźć jakąś małą wioskę, która przez przypadek na tym zerowym południku leżała, i w państwowych dokumentach francuskich było, że nie przez czas londyński, jakby to we Francji wyglądało tylko przez czas tej małej wioski. Zaczęliśmy liczyć ten czas, zaczęliśmy go w jakiś sposób fragmentaryzować, i w tym momencie właśnie pojawiło się to, co możemy nazywać. Innowacyjnością. Pojawiły się też wynalazki, w moim odczuciu dwa kluczowe, które zmieniły postrzeganie czasu. Pojawił się sposób na przemieszczanie się szybkie, w miarę bezpieczne, w miarę krótkim czasie w przestrzeni, i pojawił się sposób na przesyłanie informacji poza tym czasem, czyli pojawił się telegraf. To nie Facebook i nie SMS-y, ale właśnie telegraf w moim uczuciu jest tym przełomowym wynalazkiem. Jeżeli mówimy o pociągu, to musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Przez wiele stuleci, żeby nie powiedzieć tysiącleci, ludzie się przemieszczali z miejsca na miejsce w zasadzie w tym samym czasie. Jeszcze pod koniec wieku XVII we Francji przemieszczano się z prędkością 2 km na godzinę. W połowie wieku XIX dochodzimy do zawrotnej prędkości 9,5 km na godzinę, jak twierdzą ci, którzy się zajmują problemem transportu w dawnych czasach. I tu dość nagle, bo rzeczywiście to było jedno, góra, dwa pokolenia w ciągu niecałego pół wieku to się rozprzestrzeniło. Możemy się poruszać z zawrotną prędkością. W 1893 roku Empire State Express osiągnął prędkość 102,5 mili na godzinę, 165 km. PKP próbuje doścignąć ten rekord. Jeszcze chyba się nie udało, ale jesteśmy blisko, więc być może za moment już to się uda. 9 km, 160 km w ciągu niecałych 50 lat. Kiedy pojawiła się, do momentu, kiedy pojawiła się kolej, była dzisiaj mowa o podróżowaniu na samym początku. Tak, tylko że pamiętajcie, że to jest też wynalazek ostatnich paru dekad. Do połowy XIX wieku 90% osób nie oddalało się o więcej niż 10 km od miejsca swojego zamieszkania, które było najczęściej też miejscem urodzenia, prawda? Dzisiaj pewnie większość z nas, żeby tu dojechać z domu, pokonała większą e odległość. No, 100 lat temu, 150 lat temu e to byłaby e maksymalna odległość, na którą byśmy się oddalili od domu. Kiedy pojawił się telegraf, e sprawozdawca e wydarzenia w jednej z gazet nazwał to prawdziwym unicestwieniem przestrzeni. Znowu, przez tysiąclecia ludzie przekazywali sobie odległość yy, wiadomości na odległość no, z prędkością yy, szybkiego jeźdźca konnego, ewentualnie. Nagle mamy w zasadzie informację, która się pojawia na drugim końcu kraju, później świata, yy, niemalże w tej samej yy, chwili. Nagle czas yy, został unicestwiony, podobnie jak przestrzeń świat się dramatycznie yy, skurczył. Yy. I to było to ujęcie historyczne, bo rzeczywiście ten XIX wiek, druga połowa XIX wieku, moment, w którym przeszliśmy z tej e, gospodarki rolnej, feudalnej na model e, przemysłowy, sprawił, że pojawiła się potrzeba innowacyjności. Pamiętajcie, że to w kulturze jest moment, kiedy się pojawia modernizm. Modern, nowy, nowoczesny i tak naprawdę wtedy... To, co nowe, zostało zweryfikowane jako coś dobrego. Mamy się rozwijać, mamy modyfikować swoje zachowanie, mamy się zmieniać. Ta idea ciągłego rozwoju, która przecież nam ciągle towarzyszy, była mowa o kapitalizmie, który się ciągle tego podwyższania PKB domaga. Wtedy to tak naprawdę zaczęło funkcjonować w społeczeństwie. Wtedy. Zaczęliśmy myśleć o tym, że jeżeli coś jest nowe, to jest dobre. Hmm? Zwróćcie uwagę, nowa e, książka, napisana jak jeszcze nikt jej nie napisał. Nowy film stosujący nowatorskie metody. Nowy wynalazek pokazujący coś, jak nikt e, do tej pory. To dla nas jest pozytywne, tyle tylko, że przez całe tysiąclecia wcale takim nie było. Nowe było niepokojące, nowe było... E, nawet wyłamywało się z tego cyklicznego, solarnego świata. I na koniec dwa przykłady, pokazujące, że próbujemy dzisiaj różne rzeczy wymyślać. Tyle tylko, że tak jak było w przykładzie podawanym przed chwilą, no, o tej szkole pisano już, jak się okazuje, w XVIII wieku. E, pierwszy przykład związany z filmem dźwiękowym. No dobra, mały pis. Pierwszy film dźwiękowy to. No, ktoś pamięta? Tytuł jakiś, coś? O, kto, z, kto mnie zdawał egzamin? Nie? Ktoś pamięta? Jakiś tytuł? Nie. Przyjmuje się i większość encyklopedii. Jak Państwo otworzycie, to podawam śpiewaka jazz-bandu. 1927 rok. Tyle tylko, że trzeba pamiętać, że tak naprawdę tych wynalazków poprzedzających to wprowadzenie dźwięku, Swoją drogą śpiewać, że do o nim za momenty, jest świetny przykład PR-owy. E, już Edison w 1894 roku, więc zanim jeszcze Lumierowie zaczęli kręcić swoje filmy, on już nakręcił pierwszy eksperymentalny film dźwiękowy, później wynalazł kinetofon, gdzie można było film ze specjalnymi słuchawkami e, oglądać. E, wprowadzano e, ten dźwięk na różne sposoby. E, świetny był wynalazek Gamonta, który między 1901 a 6 e, rokiem nakręcił ponad, niech znaczy nie sam Gamon, bo on był właścicielem firmy, ale Alice Guy, pierwsza reżyserka e, filmowa, nakręciła koło 100 fonoscen. E, to były takie teledyski. Wcześniej gwiazdorzy występowali, śpiewali trzyminutowe piosenki z lekką choreografią. Edison wyprodukował 19 filmów dźwiękowych. Tak naprawdę doliczono się około 30 różnych sposobów udźwiękowiania filmów właśnie w tym okresie początkowego rozwoju kinematografii. Natomiast dopiero w 27 roku przychodzi śpiewak jazz bandu, który swoją drogą był tak naprawdę filmem w połowie niemym, w zasadzie w całości niemym. Tam były jeszcze plansze, napisy, tylko osiem scen, w tym jedna dialogowa były, było udźwiękowionych, ale on wszedł do historii. Pytanie dlaczego? Bo w latach dwudziestych pojawiło się radio. Bo ludzie chodzili do kina i wystarczało im to, że obrazki się ruszają. Natomiast w momencie, kiedy przyzwyczaili się do tego, że na co dzień z głośnika płynie do nich dźwięk, pojawiła się potrzeba uzupełnienia tego filmu, właśnie o ten element dźwiękowy. No i druga rzecz, która też jest istotna. Parę przykładów tego, jak my dzisiaj mówimy o pewnych nowościach, wynalazkach, o tym, co można tej, yy, w zakresie reklamy, promocji produktu robić. Pierwsze lokowanie produktu. 1895 rok, pierwszy pokaz filmowy, Śniadanie dziecka. Na tym obrazku niestety tego nie widać, ale to była butelka wina wyprodukowana w winiarni braci Lumière. Więc to nie my wymyśliliśmy lokowanie produktu, ale ono było w tej komunikacji od samego początku. Pierwsza reklama filmowa to rok 1897, zaczęto z papierosów. Nie wiem, czy jeszcze wypada. ale To e, był początek reklamy filmowej. Nie będę już puszczał fragmentu, to tylko fotos e, z tego e, krótkiego filmu wyprodukowanego przez e, Edisona. Mówimy dzisiaj o e, transmedialności, e, o kulturze konwergencji. Uważamy, że to my to wymyśliliśmy, jak dzieciaki zaczęły pisać opowiadania o Harrym Potterze. Tyle tylko, że pierwszy serial filmowy, bo kiedyś puszczano. E, filmy w odcinkach w kinach. E, ten pierwszy był wyprodukowany przez Edisona What Happened to Mary z 1912 roku i on już wtedy miał e, swoją wersję drukowaną w odcinkach w magazynie The Ladies World. E, I tak naprawdę e, prawie wszystkie gazety w Nowym Jorku, Bostonie czy Chicago e, pro, e, m, drukowały e, wersje drukowane tego, co można było wtedy co weekend obejrzeć w kinach. To nie, my wymyśliliśmy, to nie my wymyśliliśmy transmedialność, to nie my wymyśliliśmy ten genialny w swojej prostocie wynalazek, jak tworzenie opowieści, które możemy w różnych mediach realizować. To nie my wymyśliliśmy też celebrytów. Jeżeli porównamy dzisiejszych celebrytów z Rudolfem Valentino, to naprawdę dzisiaj, dzisiaj o, o tym, jakby być celebrytą, nie wiemy nic. Zagrał w paru filmach. Szejk, chyba najbardziej znany. On nie był dobrym aktorem, ale miał genialny PR. Najbardziej romantyczny, naj, najbardziej romantyczna osobowość naszego wieku. Storytelling w budowaniu personal brandu. No tak, tak byśmy to dzisiaj nazwali. Tyle tylko, że te 100 lat temu robiono to znacznie lepiej. Ghostwriterzy, którzy pisali mu fantastyczne teksty Woman and Love, w których oskarża amerykańskich facetów, że nie potrafią się zachować wobec kobiet e, i że gardzą młodymi Europejczykami. To było świetnie pomyślane. Nie wiem na ile strategicznie, ale rzeczywiście ta masa młodych, europejskich chłopców, którzy przyjechali zrealizować swój American Dream do Stanów, szukała swojego miejsca. Bycie E, bycie e, kochankiem. Świetnie się do tego nadawało. E, Valentino, kiedy nie mógł przez rok występować e, w filmach z powodów prawnych, jeździł po Stanach i sprzedawał kosmetyki. Podobno zarabiał na tym lepiej e, niż na e, filmach, więc aktorzy sprzedający garnki. Sto lat temu Valentino robił to znacznie, znacznie e, lepiej. E, Valentino napisał nawet książkę How You Can Keep Fit. Gwiazda, która mówi nam, jak być fit, to znowu wcale nie nasz wynalazek, to coś, co było już 100 lat temu. Tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie popłuczyny z tego, co było dawno. Jeżeli mówimy więc o innowacyjności, pamiętajmy, że jest ona zależna od tej idei zmiany i rozwoju. Sama idea musiała się w którymś momencie pojawić. To, co dla nas jest oczywiste. Wcale kiedyś takie oczywiste nie było. Pamiętajcie, że to tylko ostatnie 150 lat, kiedy rzeczywiście o tej idei możemy mówić. Innowacyjność jest możliwa tak naprawdę, gdy jest na nią społeczne zapotrzebowanie. Te nowe start mogą się pojawiać, natomiast one się tak naprawdę będą sprawdzały w momencie, kiedy rzeczywiście ludzie będą tego chcieli. To ten przykład z kinem dźwiękowym, które mogło naprawdę pojawić się znacznie, znacznie wcześniej. Ale zapotrzebowania na nie tak naprawdę nie było. No i ostatnia nauka, trochę belferska na koniec. Chcecie wymyślić coś nowego? Spójrzcie w przeszłość. Tam jest całe mnóstwo genialnych pomysłów, czasami zapomnianych, czasami porzuconych, czasami realizowanych, ale my nie pamiętamy, że one były realizowane. Edison na przykład myślał o antygrawitacyjnej odzieży. Jest pomysł na startupa i z tym pomysłem zostawiam Państwa. Dziękuję bardzo.